walki na rożniku pałuby Piotr Drozdowski, zawodnik Babilon MMA, czy Szymon Samurajczyk, świetny kickbokser. Natomiast w narożniku walkowiaka Mateusz Rybak Żukowski, który walczył chociażby w turnieju DSF Kickboxing Challenge, także walczy w formule MMA, m.in. na gala Grappler Night, gdzie debiutował wtedy zwycięstwo. Były to dawno, dawne czasy, które ja jeszcze pamiętam. Natomiast już wracamy na ring, a na ringu Ariel Walkowiak i Jacek Pałuba będą toczyć pojedynek w ramach tak zwanego pierwszego kroku bokserskiego. Pierwsze walki naszych zawodników, także tutaj jesteśmy ciekawi, co obaj pokażą. Tak naprawdę widzimy, że obaj z klasycznej pozycji, dobre teraz zejście Pałuby. Pałuba nieco starszy. Już pasjonat boksu, zresztą tak samo jak Karol Walkowiak, także na pewno będziemy mogli ich zapytać również, co sądzą o wczorajszym zwycięstwie, ale sam zausyka nad Antonem Joshua. Dobry prawy na dół teraz Jacka Pałuby. Ruszył teraz Pałuba, ale nie był w stanie trafić żadnym ciosem. Cofał się Walkowiak. Teraz to właśnie Walkowiak wyprowadził kombinację, ale uchylił się przed nią Jacek Pałuba. 10 sekund do zakończenia rundy pierwszej. Jest na linach zamknięty Pałuba, ale Walkowiak jakoś nie próbuje z tego korzystać i zakończyła się runda pierwsza. Rozpoczynamy rundę drugą. Pojedynko w kategorii wagowej do 91 kg. Jest to pięściarstwo o narożniku czerwonym, czyli w czerwonym kasku Jacek, Ariel Walkowiak. A zamiast protowalki pisz na narożniku czerwonym, niebieskim Jacek Pałuba, Akademia Gorilla Girardów. Tam jeszcze sędzia wyprosił trzecią osobę z narożnika, Jacka Pałuby, a panowie w ringu starają się zapunktować na swoją korzyść, bo czasem był dobry, teraz dwa lewe wykonali Jacka i lewy na dół Ariela Walkowiaka do tym celu. Jeszcze jeden lewy na dół Ariela, to jest dobra kombinacja, lewy środkowy uniknięty, ale dobrze, to jest dobry, długi lewy, lewy prawy teraz w wykonaniu Ariela Walkowiaka i jeszcze jeden prawy reprezentanta Pisza. Jeszcze jeden prawy, świetnie tutaj w tej drugiej rundzie zaczął pracować na balansie, zaczął przepuszczać ciosy i starał się kontrować Ariel Walkowiak, co jak na razie przynosi dla niego pozytywne efekty. W narożniku jest Pałuba. Próba prawego zamachowego i odpowiada tym samym Jacek. Próbował teraz zamachnąć się tą prawą ręką Jacek Pałuba na swojego oponenta, ale technika ta nie doszła do celu. Mógł unik Walkowiaka. Teraz świetna kombinacja. Lewy na dół i dwa ciosy na górę w wykonaniu zawodnika Spisza. Sekundy do końca rundy drugiej. Jeszcze jeden dobry prawy krzyżowy w wykonaniu Ariela. Kończy nam rundę drugą. Przed nami ostatnia, trzecia runda rywalizacji piszowsko-żyrardowskiej, w której Ariel Walkowiak, reprezentujący Akademię Sportu Walki Pisz, czerwony kask, czerwone rękawice, rywalizuje z Jackiem Pałubą z Akademii Gorilla Żyrardów. To jest boks, kategoria do 91 kg. I bardzo mocno rozpoczął tą trzecią rundę podopieczny Piotra Drozdowskiego. Ale już widzimy prawdę, który ma miejsce również w końcówce rundy drugiej, gdzie Ariel Walkowiak zamyka przeciwny kanał na krzyczył tutaj Mateusz Rybak Żukowski i jego kolega z narożnika, żeby nie wypuszczał go
Mariem Walzowym, żeby spychać go pod linę, no i tam zaatakować serią, próbować doprowadzić do liczenia. Snowfe prawe na dół. Jest jeszcze prawy zamachowy, którym poczęstował Jacka. No, widzimy, że jest kryzys kondycyjny u zawodnika Dominika. Bo on jeszcze podnosi ręce, ale tylko wtedy, kiedy rywal atakuje. Drugi lewy teraz jeszcze raz Ariela, ale świetnie odpowiada kombinacją. Jacek Pałupa pokazuje, że cały czas jest w tej walce, że jeszcze nie zrezygnował o zwycięstwie. Pierwszy prawy zamachowy dochodzi celu i jeszcze jeden prawy zamachowy Walkowiak. I jeszcze jeden prawy zamachowy. Ten prawy obręb naprawdę tutaj robi dobrą robotę. Trzy kolejne kosztynne doszły celu. Teraz odstrasza Jacek Pałupa, próbując trafić też jakimś swoim ciosem, ale to już ostatnie sekundy rundy trzeciej. To już raczej nic wielkiego się nie stanie i się nie stało. Za moment werdykt. Ariel Walkowiak jednogłośnie na punkty zwycięża w pojedynku z Jackiem Pałubą i reprezentant Akademii Sportu Walki pisze, dopisuje kolejne zwycięstwo do rekordu.